Cześć, z tej strony BN23, witam was w kolejnym odcinku z serii Kingdom Rush Lore I dziś przyjrzymy się kim są Duskarowie, czyli ludzie pustyni występujący w Kingdom Rush Frontiers Są taką postacią, takimi postaciami właściwie epizodycznymi Występującymi tylko na jednej planszy, na Sape Oasis Ale jednak stwierdziłem, że dam ich do bo jakieś tam informacje na ich temat dało się wyłuskać, znaleźć i coś na ich temat da się powiedzieć, także stwierdziłem, że dam to do ankiety. Wygrali zdecydowaną większością w ankiecie, bo jednak mieli dość sporą przewagę nad pozostałymi opcjami, co omówię na koniec tego odcinka dla chętnych, że tak powiem. Natomiast przyjrzymy się właśnie, gdzie występują Duskarowie, kim są, jak, w jaki sposób występują w grze, jaką rolę tam odgrywają. I jeszcze powiem kilka takich dodatkowych rzeczy na ich temat. Tak jak już mówiłem na początku, Duskarowie zamieszkują na pewno Sape Oasis, ale nie zdziwiłbym się, gdyby zamieszkiwali wszystkie, albo większość przynajmniej terenów pustynnych, bo są oni bardzo dobrze przystosowani do panujących tu warunków. Jeśli chodzi o takie też dokładne miejsce, gdzie występują na tej mapie, no to tam widzicie po lewej stronie mamy taką jaskinię na tym klifie. Stamtąd oni wyszli. I tam mieli swoją taką pozycję. Znajdował się tam sniper oraz właśnie taki zwiadowca, który obserwował teren z góry. No i właśnie albo zamieszkiwali tę jaskinię, albo ta jaskinia była jednym z wielu znanych im przejść, dzięki którym mogą się dostawać właśnie w różne takie taktyczne, strategiczne pozycje. I ja myślę, że oni występują jednak na wszystkich terenach pustynnych, tylko tutaj po prostu na tej mapie są jako taki easter egg. A jednak jeśli chodzi o ich występowanie, no to mogą zamieszkiwać cały teren pustyni. Jeśli chodzi o opis, jaki im towarzyszy, prezentuje się on następująco. Plemiona nomadów nie traktują intruzów łaskawie, więc nie prowokuj mieszkańców pustyni, duskarów. No i tak jak powiedziałem, mamy dwóch wojowników Duskarów, snajpera i obserwatora, którzy nadzorują bitwę w Saip Oasis. No i właśnie stoją wystarczająco daleko, żeby wszystko dokładnie widzieć, ale też na tyle blisko, żeby mają tam zasięg, że mogą tam oddać strzał. tak? Na cel biorą wszystkich, zarówno naszych wrogów, nasze jednostki z baraków, jak i naszych bohaterów. I właśnie ten snajper strzela co 15 sekund, często zabijając albo przynajmniej okaleczając jakieś jednostki nasze czy jednostki wroga. I zazwyczaj celują w jednostki, które znajdują się mniej więcej pośrodku mapy i priorytetowo zazwyczaj też traktują jednostki, które są bliżej wyjścia. Także niezależnie od tego, czy to są nasze jednostki, czy jednostki bota, wroga, te, które przechodzą, przed którymi musimy się bronić w falach, no to Duskarowie oddają ten strzał z tego karabinu. Duskarowie są oczywiście ewidentnym nawiązaniem do Tuskenów, ludzi pustyni z Gwiezdnych Wojen. Bo generalnie same tereny pustynne mogą wyglądać trochę jak tereny Tatuin, która była pustynną planetą. No i nawet wygląd tych duskarów jest bardzo podobny do Tuskenów. Także tutaj taki ewidentne nawiązanie, ewidentny Isterek, nawet nie, nie było za bardzo żadnych zmian w wyglądzie. No i właśnie są to tacy taki lud, tacy nomadzi, podróżujący po pustyni, prowadzący raczej tacy, taki koczowniczy tryb życia. E, chociaż może i mają jakieś osady Ale myślę, że z racji na trudne warunki mogą zmieniać też e, Też ta miejsca pobytu No właśnie jeśli chodzi o Tuskenów z Wojen to oni tam mieli wioskę chociażby tą którą wyrżnął Anakin Po tym jak porwali i zabili jego matkę Natomiast oni też często mam wrażenie podróżowali tak Przemieszczali się jakoś no bo w sumie akurat Tatooine było dość duże Tutaj pustynia, na której jest położony chociażby Hammerhold, też jest dość sporym obszarem świata. Także no może też jakoś podróżowali w celu znalezienia korzystniejszego miejsca. Może potem osiedli, no nie wiem jak to dokładnie wygląda, no bo tutaj są jednak takim easter eggiem, jeśli chodzi o uniwersum Kingdoma. Ale mamy też kolejne nawiązanie właśnie do Gwiezdnych Wojen i kolejne podobieństwo. W Kingdomie również mamy stworzenia zwane bantami. Nazywają się one dokładnie tak samo jak Stworzenia z Gwiezdnych Wojen. Tam też mamy banty, wyglądają dokładnie tak samo i są właśnie takimi stworami, które służyły jako zwierzęta pociągowe, właśnie dla Tuskenów, a w naszym przypadku dla Duskarów, pewnie. Choć w Kingdomie nie jest to pokazane, możemy się tego łatwo domyślić na podstawie właśnie tego, jak to wyglądało w Gwiezdnych Wojnach. No, i takiego jednego stwora możemy też znaleźć właśnie na jednej z map, gdzie żywi się jakąś taką pustynną trawą. Także jeśli chodzi o te nawiązania do Gwiezdnych Wojen, no to tyle. Sam, same postacie Duskarów, same to plemię Duskarów jest nawiązaniem do Tuskenów. Mają też oni banty, tak samo jak Tuskani w Gwiezdnych Wojnach. I też są takimi ludźmi pustyni. E, także tak to wygląda. No jeśli chodzi o informacje na ich temat, no to wszystko. Jest, są to takie postaci występujące tylko na jednej mapie, więc i tak fajnie, że udało się jakikolwiek nawet opis na ich temat znaleźć. Natomiast na więcej informacji zgromadzić się nie udało. Co mnie akurat w sumie nie dziwi. Z racji na to, że jest to taki easter egg i nawiązanie po prostu do innych uniwersów, w tym przypadku uniwersum Gwiezdnych Wojen. Także jak ktoś był dla tej głównej części odcinka, no to dziękuję serdecznie za uwagę. Jak ktoś chce jeszcze posłuchać, no to zapraszam na omówienie króciutkie ankiety, w której Duskarowie byli jedną z czterech opcji. No, i moim zdaniem ankieta była bardzo ciekawa. Na początku w ogóle była bardziej wyrównana, jak ją tam śledziłem. Eee, ze trzy opcje, czy przynajmniej dwie, miały dość podobne liczby głosów. Później Duskarowie wyszli na takie dość pewne prowadzenie. Ostatecznie zgromadzili 46% waszych głosów, także no spora przewaga. Na drugim miejscu plasowały się rośliny w uniwersum Kingdoma. Mamy tu różne takie drzewa, krzewy, kwiaty. Czy właśnie jeszcze jakieś inne rośliny, tak jak tutaj na przykład jest przedstawiona ta mięsożerna roślina. Trochę by się tego uzbierało ze wszystkich części Kingdoma, także stwierdziłem, że dam też taki temat. Drugim właśnie tematem, który był na trzecim miejscu, choć w sumie egzekwo na trzecim, no to są magiczne artefakty w uniwersum Kingdoma. Czyli te różne jakieś kryształy e, i tak dalej, występujące też na różnych mapach, e, te wszystkie takie właśnie... Magiczne rzeczy, nawet nie, nie wiem, czy nie, nie dodałbym jeszcze kilku innych elementów, takich jak właśnie te słupy Bluesydianu do tego, ale to w sumie bym zobaczył, bo mamy te różne takie kryształy, gemy jakieś takie, no w różnych częściach mamy te takie też, co mają nawet wpływ na przeciwników, że możemy na to kliknąć. E, tak, jak, tak samo jak z roślinami, na przykład właśnie w Kingdom Rush Origins mieliśmy też to drzewo, co klikaliśmy, tam chyba usypiało jednostki, jak dobrze pamiętam. E, także tutaj też by się uzbierało trochę tych rzeczy. No i na, no w sumie na trzecim miejscu egzekwo z tymi magicznymi artefaktami, już chciałem z sprzy, przyzwyczajenia powiedzieć, że na ostatnim. Hichaunik czemny się uplasował. Wódz Gnoli, który występuje właśnie na jednym z dodatkowych poziomów w Originsie. Na Endless Wave. Ie. Hichał nikczemny, o nim też by się dało znaleźć troszeczkę informacji, tak samo jak udało się znaleźć o Ainleen, czyli siostrze Malisi z innego Endless Wave'a, ale też z Kingdom Rush Origins. No to myślę, że o nim by wyszedł podobny, jeśli chodzi o długość odcinek, także też by dało się coś tam znaleźć, przygotować, opowiedzieć. No ale myślę, że wszystkie te trzy opcje pójdą do kolejnej ankiety albo jeszcze kolejnych. Bo jednak duskarowie mieli dość sporą przewagę, także myślę, że tak to by wyglądało. Po publikacji odcinka o duskarach dam ankietę na kanał właśnie z kolejnymi opcjami, żeby tam był ruch na kanale, na karcie społeczności i żebym mógł przygotować później też na podstawie tego kolejnego posta z zapowiedziami kolejnych filmów, tak? Także myślę, że tak to bym zrobił. No i co? Ja nic więcej nie mam już od siebie do dodania. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!